Dziękuję. Bardzo proszę, pani Marzena Cichewicz. Radna. Dziękuję bardzo za docenienie moich rocznych wysiłków w kwestii związanej z drugą strefą i przyłączeniem Płonia do drugiej strefy. Szkoda, że wrzutka jest tak na komisję, że nie zostało to wcześniej przesłane, bo jest jakby, no powinniśmy chyba wszyscy dostać projekt uchwały tej. No, ja sprawdzając przed wyjściem pocztę niestety jej nie miałam. Ale tak, strachując tutaj na bieżąco, można sobie to teraz doczytać. Chciałam się odnieść do projektu przez grupę radnych do tego projektu uchwały. W punkcie pierwszym jest napisane, że postulujemy o dalszy rozwój komunikacji wewnętrznej na terenie gminy Błonie. To jest moim zdaniem bardzo enigmatyczne stwierdzenie, ponieważ żeby postulować o rozwoju czegoś, to coś musi istnieć. To, co istnieje w tej chwili na terenie gminy Płonie, nie można nazwać komunikacją wewnętrzną. To jest połączenie międzygminne z grodziska i tak naprawdę zapewnienie części mieszkańcom dojazd do Warszawy przez Radzików. Ale to nie jest komunikacja wewnętrzna. To jest komunikacja poza teren gminy, więc to jest błąd merytoryczny, to jest w mojej ocenie. A także no, jest to no, niespójne. Jeżeli mówimy o komunikacji wewnętrznej, to jest komunikacja w moim rozumieniu wewnętrzna na terenie gminy, która nigdy nie istniała i nie istnieje. Mówimy o komunikacji międzygminnej. To owszem, bardzo tak wskazany kierunek. Jeszcze bym tutaj dołączyła do tej grupy w rozwoju Leszno, bo też jest dużo postulatów, że tych autobusów do Leszna nie ma. Natomiast w tym brzmieniu ten punkt w mojej ocenie jest nieprawdziwy z tych względów, które przed chwilą przytoczyłam. Natomiast kwestia drugi punkt. Działamy tutaj też w mojej ocenie niezgodnie z przepisami prawa, a przede wszystkim niezgodnie z polityką finansową naszej gminy. Jeżeli upieramy się przy stacji Boża Wola, która, ja rozumiem, że jest duża część mieszkańców, duża grupa mieszkańców dojeżdżających z bramek i też trzeba by było to w jakiś sposób tą sprawę załatwić, to wypisywanie tutaj Bożej Woli jakby z marszu zakłada w mojej ocenie to, że chcemy tam to zrobić też, tą drugą strefę, bez względu na to, czy Baranów się przyłączy, czy się nie przyłączy. A efekt będzie taki, jeśli Baranów się nie przyłączy, to jest wielce prawdopodobne, ponieważ w Baranowie jest świetna komunikacja zorganizowana przez Grodzic, więc nie będą chcieli się do tego włączyć. My działamy ponad, jak... Proszę o ciszę, dajmy wypowiedzieć się pani radnej. Wychodzimy ponad kompetencje te, do której poza swój obszar. To jest tak, jakbym chciała ja zbudować komuś gdzieś coś, nawet jeżeli to by miało przynieść jakieś korzyści i dodatni wydźwięk sprawy. Natomiast tutaj stacje PKP należące administracyjnie do gminy Błonie, to jest Witanów i Błonie. I to wszystko. Boża Wola nie należy administracyjnie. Ja doskonale rozumiem kwestię bramek, ale bądźmy precyzyjni i trzymajmy się uregulowań administracyjnych. Najpierw, jeżeli już chcemy w tym kierunku iść, co no, powinno być jakieś porozumienie z Baranowem. Nie sądzę, żeby to się nam udało. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia. To jest też kwestia, która była przez Państwa podnoszona, że jest alternatywne wyjście, proponujemy na przykład tą kartę miejską i tak dalej. W mojej ocenie jest sprzeczność logiczna. Jeżeli z jednej strony mówimy, że dbajmy o naszych i wyłącznie naszych mieszkańców, a z drugiej strony robimy Eldorado w cudzysłowie dla Baranowa, to jest sprzeczne, jedno z drugim jest sprzeczne, ponieważ robiąc kosztem naszej gminy, kosztem naszego budżetu rozszerzenie do Baranowa, będą korzystali z tego połączenia nie tylko mieszkańcy bramek, ale także mieszkańcy drugiej strony torów. Natomiast jeszcze jest jedna kwestia też związana z budżetem.
Jest mowa, że nie ma środków w budżecie, nie ma środków w budżecie, to jest pieśń przyszłości, ta druga strefa i tak dalej, a tutaj chcemy zrobić bardzo szerokie rozwiązanie, takie już można powiedzieć kolokwialnie Mercedes, w momencie, kiedy mamy pieniędzy na taczkę. Więc tu też trzeba się zastanowić i skonstruować coś, co jest w miarę jakby od strony finansowej do osiągnięcia przez gminę. Im dalej będziemy stawiać żądania, im dalej będziemy realizować nasze marzenia, tym te marzenia będą więcej kosztować. I proszę pamiętać o jednej rzeczy, że z Błonia, ze stacji Błonie najwięcej mieszkańców dojeżdża do Warszawy. Więc w mojej ocenie najlepszym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę i budżet gminy, który nie jest z gumy, obietnice, które były składane, ja bym proponowała, żeby zrobić na początku do Błonia. Później w kolejnym kroku rozszerzyć to o Witanów. W następnym, trzecim kroku rozszerzyć to o Bożą Wolę. Natomiast ten punkt, chociażby nawet w mojej ocenie skromnej znajomości prawa administracyjnego, no nie pozwala na taki zapis, żeby tutaj znalazła się Boża Wola, nie będąca w jurysdykcji naszej gminy. To jeszcze do tego też punktu, jak już roztaczamy rozmowę na ten temat i dyskutujemy, poświęciłam trochę czasu, przewertowałam dokumenty wszystkie, między innymi wieloletni plan finansowy miasta i gminy Błonia. Z rozczarowaniem stwierdzam, że od początku jakby procedowania tematu, czyli od 2019 roku, w tych planach finansowych nigdy pozycja dotycząca drugiej strefy nie była uwzględniona. Ani w roku 2009, ani później w 2010, ani w 2011, ani w 2014, ani w 2018. I chciałam zapytać się, ponieważ ja jestem świeżą osobą w Radzie, natomiast są to osoby, które są już wiele lat w Radzie, dlaczego tak się stało, że były podejmowane jakby publicznie głosy, tak jesteśmy za drugą strefą, tak to jest nasz priorytet, natomiast nikt nie zadbał o to, żeby ten priorytet znalazł się i miał odzwierciedlenie w wieloletnim planie finansowym. To jest dla mnie niespójność dosyć znacząca. I w tej chwili też patrząc na budżet, który będzie w dalszej części naszej dyskusji rozważany, również tej pozycji dotyczącej tej kwestii w budżecie nie ma. Więc zastanawiam się, czy to jest, nie wiem jak to nawet określić. Dla mnie jest to po prostu niezrozumiałe. Może pan przewodniczący mi to wytłumaczy, może ja jestem w błędzie, ale jest to po prostu w mojej ocenie taka zabawa w piaskownicy, ktoś komuś zabrał łopatkę, no to teraz nie zrobimy babki, zamiast na sprawę spojrzeć w sposób kompleksowy. Tutaj też kwestia, jeżeli chodzi o trzeci punkt i tą uwagę, to też jest tak, że ten trzeci punkt ma w ogóle być niech taki enigmatyczny. Ja jak najbardziej podpisuję się pod każdym rozwiązaniem dotyczącym tego, by Błonie było w drugiej strefie. Czy to też w pieśni przyszłości dołączyło do biletu metropolitarnego. Natomiast w mojej ocenie punkt pierwszy i punkt drugi dyskredytuje tą uchwałę z mocy prawa, pomimo tego, że pan radca tutaj wyraził swoją opinię. Ja nie jestem radcą. Natomiast jeżeli spojrzymy na dokumenty i weźmiemy pod uwagę prawo administracyjne, no to niestety tutaj, szczególnie w drugim punkcie, Boża Wola jest błędem. Dziękuję bardzo.